Ferrari'ego uważasz za biedaka, bo tak też mówiłeś w swoim materiale. Nie no, bo jak jesteś hazardzistą, pożyczasz forsę na procent, wisisz forsę na mieście, to tak? Troszkę... To troszkę zgrywanie się limuzynami jest nie na miejscu. To powiedz, nie ma ani jednej osoby na mieście, od której pożyczyłem hajs, a który już w ogóle liczę, leży na jakiś procent czy coś w tym stylu. Ani jednej. Okej. Dobrze. Okej, ale to dokończę zdanie, no bo w taki sposób powiedziałeś i od razu ci zaprzeczył. No bo że ja mam się, przyzna się, że on jest milionerem, McGregorem polskim naszym, jeździ limuzyną. Mordo, to czemu na swój wielki dzień nie wziąłeś dziewczyny, które biorą 150 zł za dzień sesji zdjęciowej i nawet nie zapłaciłeś tych 150 zł, tylko obiecałeś fame, a zamiast fejmu dostały hejt, bo inne dziewczyny się nie zgodziły na to. Wiesz co? To jest twoja wersja. W zasadzie nie, mogę odpalić rozmowę. To są moje koleżanki, dam tobie do przeczytania. Czy przyjdą? Napisałem tak. Ja bym chciał, żebyś przeczytał głośno, żebym ja nie musiał mieszać się w to. No tak. Czy to nie chodzi o to. Przyjdziecie? Przyjdziemy. To moje koleżanki i tyle. To co, nie mogę koleżanek zaprosić? To, że są ładne. Oczywiście, że są ładne. Okay. Występują jako tam, czasami pracują jako hostesy i tak dalej. No. Ale innym proponowałeś i proponowałeś, że będą miały z tego fame i się nie zgodziły i nie przyszły. Te dwie twoje koleżanki przyszły. Ja ogólnie napisałem ale chyba nie pisałeś do czterech koleżanek innych, cztery się trzy zgodziły? No to widzisz, to może ta jedna, która się nie zgodziła, do mnie napisała. Bardzo możliwe. I powiedziała prawdę, czyli to, że jesteś takim bucem, że za zrobienie z dziewczyn debilek... fame? Nie, że jesteś takim bucem, bo dziewczyny zrobiły z siebie wariatki. I taka jest opinia, komentarze sobie poczytaj. Nie zapłaciłeś im nawet złotówki, kurwa. I nic z tego nie mają, tylko zrobiły z siebie debilki, kurwa. I tak właśnie wciągasz w swoje relacje, kurwa. Okay. To jest twój poziom. Wciągasz jakąś dziewczynę, kurwa, i oberwały, kurwa, hejtem dzięki tobie, kurwa. Okej, okay. Ale jeśli sugeruj... Dobra, wypowiedziałeś się teraz ja. I gadasz, że jesteś bogaczem, to trzeba było wynająć profesjonalne modelki i im za to zapłacić, morda. Będziecie tutaj dyskusję z bombą. Dobra, teraz dajmy Amadeuszowi też powiedzieć. No, stary, ty mówisz, że czytając komentarze zrobiłeś się debila. To kurwa, ty se poczytaj na swój temat ale komentarze, na ale kurwa, zamknij no, pizdę. Ale no nie, bo to on tak, na mój, ale ja nie wciągam w to właśnie. To znaczy, że ty robisz sobie gdzie... debila za każdym razem, jak się odezwiesz? Tak, no, musiałbym być widzisz... tobą. Ale ty wciągasz właśnie postronne osoby, biedne, no. Takie dziewczyny, które obrywają przez to, że ale pokazały się z tobą debilu, a ja obrywam właśnie za swoje rzeczy sam w twarz. Ale stary, one i to jest taka moja różnica między mną a tobą. Wiedzą, za ciebie to dostają je. Dziewczyny, a za mnie dostaję ja. I taka jest różnica między facetem a pizdą. Bum. Pogadaj sobie teraz. Pizdą. Że co, że zostawię trochę hejtu, tak? No trudno, stary. Tak. I co? No trudno, no słyszycie. Ale co mogę, słyszycie, co mogę no poradzić, trudno, dziewczyny dostały hejtem, no trudno. Skoro wiedziałeś, no nic, czym to się je. No tak, wiedziałeś, czym to się je. Występując tutaj, też dostaniesz trochę hejtu. Kutasem więc co, masz tu nie wystąpić? No nie. Pomimo, że będziesz jebany, kurwa, do końca życia w lecie? No właśnie, nam za to płacą, a ty jesteś takim, kurwa, bucem, że nawet dziewczynom nie zapłaciłeś za to, że się, kurwa, tak poniżyły. Ale bo to są moje koleżanki, kurwa, ty nie masz koleżanek. To nie są dziwki, kurwa, żebym im płacił, stary, tylko zabrałem koleżanki. Dziwki, tak, dziewczyny występujące w teledyskach i modelki to są dziwki dla ciebie, no. Powiedziałem, że nie są chyba, ty, kurwa, głuchy jesteś jakiś? No, już są dobrze. A skąd znasz dziewczyny? Ale powiedziałeś właśnie, że dostały hejtem, trudno, no właśnie, bo tak, kurwa, właśnie działasz. Dla ciebie to jest trudno. Z jedną... Na mis? Jedną... Na mis Wejherowa w wyborach, czy czym? O Jezu, wygrałem mis swojego województwa, tak się to śmieszy? A ty coś, kurwa, nie, wygrałeś w życiu? Ty, kurwa. A co to wygrałeś w życiu? Ja? Ty jesteś przegrywem zwykłym. No stary, kiedy ja przegrałem, oprócz Tarzanem? No, z tego co wiem, to całe twoje życie to jest jedna wielka przegrana z tego, co i porażka. Wiesz, kurwa? Ukończyłem studia bucu, kurwa, na Wydziale Prawa. Tak, to prawda. No? No i co? No i co? Wszystko, co zacząłem, skończyłem. Jestem, tylko, kurwa... że same studia to okej. Okay. Jak to znaczy, że swego czasu miałeś dobrą pamięć, okej. Okay. Wyuczyłeś się regułek. Jakich regułek? Kurwa, daj mi się powiedzieć. Zadałeś mi pytanie i nie dałeś mi szansy na odpowiedź. No bo kurwa, jak gadasz, zaczynasz od farmazonów, to nie chce mi się. Czyli jakich, że powiedziałem, że prawda, że ukończyłeś studia. Ale co ci to dało życiowo? Co w życiu osiągnąłeś? Zarabiasz jakieś pieniądze i tak dalej? Mój stary, drogi. Zobacz, gdzie jesteś. Mój drogi, zobacz, gdzie jesteś. Tam, gdzie ty chciałbyś być. Marzy ci się Rolex, który jest na mojej ręce. Marzy ci się łańcuch, który jest na mojej szyi. Pierwsze, marzy człowieku. Ci się, kurwa, wszystko, co ja mam. Kurwa, jesteś tam, gdzie ja byłem. Wszędzie tam, gdzie ja byłem, to ty, kurwa, próbujesz tam, być. Tam, gdzie ja idę, to ty dopiero zmierzasz, kurwa. Buczu, jedyne, co masz więcej, to obserwujących na Instagramie. A zobacz, moja druga walka jest z takim bucem jak ty, kurwa. I ale zobacz, co się dzieje. Ale stary, bo to z tego, że jest ze mną. No właśnie, to pochwaliłeś mnie teraz.
Moja druga walka jest takim butem jak ty. Tak, bo w freak fightach... Tak, ja jestem freak fightami. Tak. Ja jestem freak fightami. Nie, ja to stworzyłem, jesteś kurwa szmatą. Ja stworzyłem zwykły. Dymy. Ja stworzyłem dymy, stary. Jakie kurwa zanim dymy? To było ty modne. Polakowi pały nie. Ciągnąłeś, kurwa, żeby się z nim bić, kurwa. Kurwa, nie. Będziesz leżał tak samo jak on, kurwa, starą. Do dzisiaj nie doszedł, dlatego psy ząchaliście. Kurwa, na tobie, kurwa, trzeci raz. Weź, nie obchodzmy twoje fantazje seksualne z wyrolu, jebany ty. Więc przestań pierdolić i ty drugą walkę, kurwa, z kim miałeś? Z Marczyńskim. I oglądał to ktoś? No oglądali, dobre Fame wtedy robiło liczby. No to była walka o pas, przypomnijmy. Tak? Gala Fame chyba 3 albo 4 w Łodzi. A, no to no bo kurwa... No, dobra, zrobiłem drugi czy trzeci studia i no. Walczysz tutaj ze mną za drobne. Nie za drobne, mój drogi. Za drobne? Nie za drobne. A ja sobie no nie znaczy, przy twoich zarobkach, to przy twojej garze za tą walkę... A, na a co do Rolexa? Na pewno to nie jest nie... twój Rolex. Słucham? To nie jest twój Rolex. No nie jest mój Rolex, nie jest. Nie. Nie jest. No i widzisz. Łańcuch też nie jest. Furka wypożyczona. Łańcuch też nie jest mój, furka z wypożyczalni, wszystko nic znaczy nie jest moje. SKS Analizing masz, ale na przykład to Ferrari, co przyjechałeś, ty właśnie jesteś, chodzi zmierzam do tego, że ty jesteś pozerem, nie? Ferrari udajesz, nie było moje od początku, tak przez na każdej relacji że mówiłem, dobrym że to jest fighterem, tak samo udajesz teraz, że jesteś biznesmenem. Pożyczyłeś jak? Od kumpra Rolexa, założyłeś koszulkę, niby wszyscy zobaczą Louis Vuitton, pomyślą, Louis kosztuje drogie, w tysiącach, a to kosztuje $80, stary. Nie? Rozumiesz, ty lecisz na Farmazonie. Niektóre dzieci to kupią. Stary, to jesteś ty właśnie. Dobrze, ale zobaczymy po walce. Kurwa, kurwa. Wynajęta limuzyna, kurwa, gościu, przez co, kogo no ty z siebie co w związku zrobiłeś? Z tym, no, ale nie ukrywam, to nie była moja limuzyna, no? No, no i co? Limuzyna no, samo ty... tego, żeby je wynajmować. Ty czekaj, ty wynająłeś Ferrari, a ty wynająłeś nie, limuzynę? Nie, ja nie wynająłem nie, Ferrari, ja wziąłem od kolegi, właśnie. Okej, okay, wynajmować to tak było głupio. Rolex. Panowie, ja myślę, że skoro tak się... A ja sobie kupuję teraz, no ma na konferencję, kupuję sobie taki, o jakim będziesz marzył. Chcesz zobaczyć, żebym wziął zegarek od kolegi? Ale ja kupuję sobie. To ja ci powiem, nie no, ja sobie kupuję. Ja rozumiem, mój drogi, ale ten Rolex jest, ja wiem, czy jest. I ty mi nie musisz mówić, ale jak chcesz, to ja przyjdę w zegarku kolegi i myślę, że... No ale teraz też przyszedłeś. Nie. Albo przyszedłeś albo w replice, stary, ty jesteś spukany, ja wiem dużo o tobie. Ile, albo... O ile za... Tak? Ja jestem spukany. Albo to jest twojego kolegi. Drogi. Jesteś w chuj spukany. Mój jesteś drogi. W chuj, jesteś kurwa mój w chuj drogi. Spukany. Przecież to ty kurwa płakałeś, że nie miałeś zapłacić za zakład z boxdelem, kurwa. Bo o nie, jesteś nie. Bez siana, mordeczko. Bruro. O nie, nie. Jak nie, kurwa? Kto o 100 koła się założyliście ruro i kurwa płakałeś, kurwa ssałeś chuja, żeby nie płacić ssałeś zakładu chuja, i zapłaciłeś kurwa, 25 ja się koła. Nie poniżam, takie nie poniżasz, wiesz, poniżasz kurwa. Się, nie dotrzymując słowa. Facet dotrzymuje słowa. Przegrałeś zakład, trzeba zapłacić 100 koła, nie było a nie prosić się jak dębka i 25 koła zapłacić, dokładnie. Bo jesteś golasem. Przestań pieprzyć manię. No jakim kurwa? Ile masz stary, mieszkań? Ale ile masz mieszkań? Pogadajmy poczekaj. O tym. Chcesz o mieszkania gadać? No spoko. Gadajmy, no. Ile masz nieruchomości? Ty ile masz? Na palcach ręki ci pokażę. No, 4? Po co 4. Ty gadasz takie bzdury? 0 pokazałem. Poczekaj. A, 0. 0. No dobra. A no. Z zawodnikiem nie mówisz do twoje mieszkanie? No dobra, jedno mam. Tak? Jest twoje? Czekaj, muszę zerknąć, bo tu coś niecoś o tym mieszkanku wiem. Poczekaj tylko, jak mogę, na szybko. Mówisz, że masz mieszkanie za gotóweczkę, czy a za w księdze wieczystej wynika, że masz no, mieszkanie w kredycie. Że za gotówkę. Tak powiedziałem... mówiłeś. Nie, jest na nim kredyt, tak. I, a co w tym dziwnego? Dobra, a co że na mieszkaniu za milion jest 200 tysięcy dobra, kredytu. Będziemy się kłócić, kurwa, kto ma więcej hajsu. Stary, nie, nie kłócimy się, co ty gadasz o hajsu, właśnie ty to zacząłeś. Kurwa, ale to Kaniowski... Ma nie, ty robisz... Na mnie to zwalczy. Ty robisz siebie... Kaniowski wspomniał no, o dniu. O dniu zawodnika, no. W którym ty robisz siebie z milionera, a ja na swoim dniu powiedziałem, że jesteś biedakiem. No palancie. I się, to po pierwsze a się na swoje, i nie a robiłem z siebie żadnego milionera. Się obaj i kiedy, ogólnie, nie i kiedy, ma nic ja, złego kiedy ja robiłem biedakiem. Siebie milionera? Problem jest w momencie, jak kreujesz się na kogoś. Ale wynajęty ty się, no i właśnie to jest problem Rolex twój. Od koleżki, i ty auto. Gadasz, właśnie gadałeś w łóżku o byciu prawdziwym. Chciałeś być, tak. Kurwa, zgrywałeś prawdziwego gangusa, palancie z siebie. Tam na tamtym filmiku gangusa? Ale nie, ogólnie w życiu, kurwa, realnym. Dzieci straszysz, kurwa, człowieku, że wyjaśniasz ludzi ja dzieci, na mieście. Ja mam filmik jak ty, kurwa, mam na tym telefonie drogi, filmik jak 15-latka, kurwa, za ucho trzymasz. Puścić głosówkę twoją? On był no, pełnoletni no, i wiesz, że zaszedł za skórę. Wiesz, która... Nie, co zaszedł za skórę? To, że założył kanał ze mną? Zaszedł za skórę? Nie, przestań nie. Pierdolić, bo puszczę głosówkę, to po pierwsze. I gadamy o tym, kurwa. Na kogo się kreujesz. Bo stary, przyjechałeś nie, pod Polsat z bandą, kurwa, rzezimieszków, kurwa, z wibratorami w rękach, gdzie ja byłem sam, to ty robisz z siebie gangusa, kurwa. A ja przyjeżdżam sam. Ta, i cię, kurwa, o, i robiłem dzieciaka. A jak po mnie pierwszy przyjechał, to później przyszedł inny kolega. Zacznijmy chronologię, zacznijmy od początku, Ruro. Tak, zaczęło się od hotelu
ty pierdolisz, że ja przyjechałem bandą. Przyjechałem z 65-kilowym kierowcą, który miał za zadanie jedynie odciągać mnie od ciebie i płakał jeszcze, kurwa, jak szedł. Mówi, kurwa, Paweł, nie chcę iść, bo dostanę w pizdę za frajera, bo ja przecież wiem, że jak będę cię odciągał, to kurwa, ja dostanę jeszcze w ryj. I płakał, kurwa, przez ciebie, palancie, że za taką pałę... Przeze mnie twój koleżka płakał. Cudzysłowiowo płakał, no nie płakał. No a może przez ciebie, z kim się zadaje, takim się staje. Ty. Dobrze, no i byliśmy we dwóch. Zresztą mogłeś spojrzeć przez Judasza, fiutku, kurwa. I jak patrzyłeś zresztą. I ty byłeś z kolegą, z Dawidem, kurwa, mówiłeś? Koksem jakimś, więc było dwóch na dwóch. Ale nie przerywaj, kurwa. Dobrze. I mam potem nadzieję, poszedłem w pizdu, jak mnie pani z recepcji pogoniła policją, rzekomo, którą kazałeś wysłać. To jest nieistotne. Tak, pani z recepcji powiedziała... Tak, ale zanim pan pójdzie, proszę usłyszeć ten fakt. To Amadeusz zadzwonił. No nie, nie jest to istotne. No dobra, dawaj, i ja no. Zostawiłem potem, tak jak powiedziałem, jednego kolegę, żeby ci napierdalał w drzwi, kurwa, i kartę mu zostawiłem i jednego kolegę, jednego. Kurwa, okay. 20-letniego chłopaka, okay. 21, przepraszam. To jest twoja wersja. A ty, nie, ja nie, to wiem, nie jest moja wersja, to jest kurwa wersja z kamer, kurwa, durniu. Ale w wywiadach mówisz, że koledzy później przyszli, abstrahując od tego. Ale poczekaj, no. Abstrahując od tego, i ty, kurwa, w odwecie głąbie, przyjechałeś tutaj, kurwa, pod to studio, jak ja się, kurwa, kłóciłem z Tarzanem, tak, no. Aż mi, kurwa, telefon spadł. A jak się kłóciłem z Tarzanem, ty, kurwa, przyjechałeś w flecie, kurwa, w 10 osób, między innymi ze swoim, kurwa, kolegą impotentem, kurwa. I postawiłeś, kurwa, swoją małą śmierdzącą stopę, kurwa, na mój samochód i jeszcze oplułeś. Nie, ale będziesz miał okazję. I oplułeś, kurwa, jeszcze moje auto. I tak jak powiedziałem, byłeś w 10. I jeszcze gadałeś właśnie, że jesteście, kurwa, przyjechaliście, że zastraszyliście mnie, ja z rundek nie wyszedłem, kurwa. I że to, kurwa, jesteś taki, kurwa, wielki gangus. I potem, kurwa, u naszego serdecznego, kurwa, przyjaciela Mateusza Kaniowskiego na wywiadzie... Udzieliłeś w ogóle wielkiego, kurwa, gangsterskiego zakazu wjazdu do Warszawy, ty i twoi koledzy, kurwa. Na prime, co? Na prime. Nie, na prime do Warszawy. Jak się, kurwa, nie pojawiłem, frajerze, że wydzwoniłem ciebie, twojego kolegę. Ciebie i twojego kolegę wydzwoniłem. I powiedziałem, przyjedźcie po dyskomar się spotkać. Gdzie byłeś, a siedziałeś w krzakach, kurwa? W jakich, kurwa, krzakach siedzieliśmy, jak panowie w restauracji, kurwa. I powiedzieliśmy, chodźcie spotkać. Jak z krzaków, kurwa, wychodzisz, człowieku. Nie, szczurze jebane. To przyjechałem, kurwa, samochodem. Ale poczekaj. Śmieciu, zamknij jeden... pizdę, bo zadzwoniłem do ciebie i mogę sobie zadzwonić jeszcze do twojego kolegi, kurwa, da. Z którym wtedy stałeś. I powiedział, nie spotykajmy się wieczorem, kurwa, spotkajmy się w dzień, zadzwonimy jutro, ruro jebana. Co ty pierdolisz, co powiedziałeś, ja pierdolę, że jesteś pierdolę, w Escobarze, ci tam nie było, bo zaraz z krzaków wyszedłeś pod prime'em. Ale jeden co fakt, ty gadasz jeden fakt tylko co do hotelu, bo ty... Jeden, co ty w Farmazonie? Ale poczekaj, śmieciu, ale kurwa, nie poczekaj, bo pierdolisz, próbujesz tutaj wyjść. Kto pierwszy po kogo? Ty ja po ciebie, dziwko. Okej. Okay. I jest jeden fakt. Czy ja teraz jestem zdrowy, tak? A wtedy byłem po operacji, tak? O kurwa, analnej chyba. No to nie wiem, kurwa, to jak się zamiast operację, człowieku, ale... Ale byłem po operacji, tak? Czyli przyszedłeś, kurwa, do kontuzjowanego typa i dlatego tylko wyłącznie nie otworzyłem wtedy drzwi. Nie dlatego, że ciebie bałem, tylko dlatego, że nie mogłem, nie dlatego, bo kurwa miałem... Nie dlatego, bo wiesz co? Bo mam miliony, kurwa, w tym życiu do zarobienia i nie będę... No, co cię, kurwa, dziwi? Nic to, mnie, kurwa, nie dziwi, bo ty jesteś polskim McGregor, kurwa. Mnie nic nie dziwi, bo mam kurwa. W chuj do zarobienia, w chuj do zyskania, stary. Dobrze. I nie będę przez takiego śmiecia, jak ty liczył sobie życia, to jesteś ty, bo kurwa, kurwa ścięgna poprzecinane. Jakie kurwa śmieciem to jesteś ty właśnie, bo kurwa próbujesz, nie wiem co ty kurwa, ludzie cię oglądają, dzieci cię oglądają w internecie, a ty wstawiasz kurwa, że stoisz pod studiem Polsatów kurwa w 10 z wibratorami w rękach kurwa i kurwa udajecie kurwa gangsterów. Potem kurwa po walce, jak ja robię sobie zdjęcia kurwa z dziećmi, kurwa, rzucacie się na mnie kurwa w czterech kurwa przy dzieciach śmieciu i wstawiasz filmik, ale zamknij pizdę. A nie będziesz ciągle ty gadał. Kurwa, nie będę gadał, kurwa. Bo ja mam coś do powiedzenia, bucu jebany, chuja kurwa. Masz, ja po prostu mam więcej kultury, mam, więc tak, daję a ty pizdę, kurwa. Kurwa, i taka jest różnica między nami, kurwa, i tu się z tobą ale zgodzę. Ale ty jesteś błyskotliwy, ty kurwa, jesteś, kurwa, faktycznie głupi. Super przykład dajesz o, dzieciom. Kurwa, masakra, się, kurwa. Kurwa, nie? Jebnąłbym cię orzeszkiem, ale mi szkoda orzeszka, kurwa. Nie jest tylko orzeszku, bo bardzo je słychać, stary. Pogonił cię, kurwa, Piotrek jak psa, człowieku. Pogonił? Spierdalał twój Piotrek jak suseł, kurwa, w Sopocie, kurwa. Wrzuciłeś zresztą, próbowałeś ze mnie zrobić złego, kurwa, frajerzy. Ale
oszukiwać. Czemu no, umiem oszukiwać? Wszystko nagrane. Nie przerywaj, kurwa. Wszystko jest nagrane. Nie, panowie, rzuciliście się śmieciu, kurwa, w czterech. Ta, i kurwa, za ta. To ja w czterech się, kurwa, rzuciłem na niego, kurwa, w Sopocie, jak sobie, kurwa, siedział. I spierdalał jak suseł. Tak samo jak ty, kurwa, susły jebane, kurwa. Ja nie razem jest, nie kurwa, polowanie na susły, kurwa. Jak nie uciekałeś, kurwa? Ruro jebana, razem z, kurwa, z ciosem stałeś tam, kurwa. Ci ochroniarze, kurwa, pilnowali, byś dostał w pizdę, kurwa, gdybyś nie podpisał walki. Ruro jebana. Ciebie. Bo byś tak samo musiał, kurwa, spierdalać jak suseł, kurwa. Zobaczymy, kurwa, w oktagonie, człowieku. Dobra, panowie, okay. stop, bo wy tutaj zaraz będziecie mieli rolę dla siebie. Poczekajcie, zajedziecie druga, zdanie. Ale jedno tylko zdanie. Jedno zdanie, to opowie, a ja mam jeszcze kilka. Z twoich ust to brzmi nawet przekonująco. Co, kurwa, z moich ust? Zróbmy chronologię, Ruro, kurwa. Wszystko jest ponagrywane, kurwa. Nagrane jest, kurwa, jak nie wjechaliście w czterech, Ruro jebana, i jeszcze krzesło spierdalałeś przed Piotrkiem, mówisz, że on spierdalał przed tobą. Nie, ale nie rzuciliście się na mnie w czterech. Jeśli Ruro, przerwać, kurwa, to możecie zadzwonić z tej strony w Ferrari i cały czas mówić. Spierdalaj, kurwa. O, rzuciłeś orzeszkiem. Z jednej strony w Ferrari coraz mówisz, że ty nie jesteś inteligentny, z drugiej strony ty mówisz, że skończyłeś studia, to że Ferrari nie jest inteligentny. I tu się rodzi moje pytanie, kto tu jest głupi, właśnie, kto jest durniu, głupszy, ty nawet a kto jest najmądrzejszy. Kurwa, jakiś tam pedalski studio o Skandynawii nie skończyłeś, kurwa. Głąbie. Tak, nie dokończyłem ich. Za nieobecności. Ojejku, za nieobecności. No i co? To jest twoje osiągnięcie. Faktycznie. Nie, to nie jest moje osiągnięcie. Zdałeś to jest studia, ty, ale dalej jesteś gołodupcem, masz komornika i tak dalej. Jakiego, bariacie, kurwa, gołodupcem? Co ty wymyślasz? No niestety, ale cię to boli, kurwa. Nic mnie, kurwa, nie boli, bo ja nie jestem gołodupcem, mordo. Jesteś gołodupcem, a po walce nie dość, że będziesz gołodupcem, to jeszcze będziesz skończony we freak fightach. Wracając do inteligencji, który z was jest mądrzejszy, że się tak od tej inteligencji ciśniecie? Bo mnie to zastanawia, że cały czas jest ten temat podnoszony przez was. Ja jestem pewny, żebym go na teście IQ rozpierdolił. A ty, Bomba? No, jak on jest taka mądra głowa, no to ja mogę powiedzieć. A czemu tak wątpisz inteligencję Ferrariego, bo to też mnie ciekawi. No nie, widziałeś jego wypowiedzi? No słucham właśnie waszych. No to odpowiedź sobie są. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że on nie jest taki głupi, na jakiego wygląda, bo bardzo sprawnie manipuluje faktami. Wszystko jest na przykład nagrane. Tak, ja manipuluję, kurwa, tak. Ale co, daj się człowieku wypowiedzieć. Tak. Ruro, nie, kurwa, przyszedłem do hotelu, ty przyjechałeś na rundki. No dobrze, opowiadaj, kurwa. Po rundkach. Słuchaj, jak będzie dzień akcja, z tobą, to sobie, kurwa, pogadasz. Kurwa, o czym ty gadasz? Co, jaka manipulacja, kurwa, daty sobie ustaw, Ruro, i nie pierdol. No bo nie, bo nie będzie pierdolnie o manipulacjach jakichś, kurwa, farmazon. Jak to wyglądało? Ferrari, twoja definicja, a właściwie twoja wersja, jak to wyglądało chronologicznie, bo Paweł, o Jezus, znamy nie ma sensu do całej chronologii, on powiedział faktycznie chronologicznie, tylko zmierzam, no, do tego. A co było? No to chronologicznie, dziękuję, powiedział. Dziękuję. Ale zmierzam do tego, że 90% z tych akcji jest nagranych i w tych akcjach jest, on jak opowiada, to ja nawet sam bym był w stanie w to uwierzyć, a w rzeczywistości na przykład on spierdala, a mówi, no Piotrek, ty spierdala. Ale no to czyli, mnie no, czyli wy mnie gonili, pogoniliście, wiesz, a ostatnio Wajzo tak na konferencji, dalej, kurwa, wstawiałeś, że ja jestem bandytą, kurwa, i że to ja was napadłem, kurwa. Dobra. A tutaj mówisz, że ja spierdalałem. To się, kurwa, zastanów w Farmazonie, bo koniec końców to ty, kurwa, ścież chuja i przyszedłeś, gdzie ci kazałem tutaj. Kto pierwszy po go przyszedł? Ty po mnie. Przyszedłeś z kim? Z kolegami. Nie wiedziałem. Bucikami możesz wyczyścić, masz. Wyczyścić. Dokończ, weź, swoją, dokończ, kurwa, dokończ, dokończ. Takie rzeczy, człowieku. Dokończ, dokończ. No. Co? Przyszedł po mnie pierwszy z kolegami. Przyszedłem z kolegą, kurwa, z kierowcą, żeby ci bronił pizdę, a ty byłeś z jakimś tam pedałem, Dawid Koks, kurwa. Kurwa, nie umiesz się robić, bo on nic nie może powiedzieć. No bo to szmata jest, ale daj mu nie się ma głosu, ty jesteś, kurwo, jebana, ty. Popatrz się, kurwa. Dobrze, daj mu się powiedzieć. Udzielam ci głosu, dziwko. Ty, kurwa. Mów, dziwko, teraz. Masz. Mów. Tak, ty sam możesz do lustra mówić. No mów, dziwko, udzieliłem głosu, to mów. Kurwo jebana, nie no, spierdolę ci, kurwa, głowę. Śmieciu, chodź. Ej! Nie, no kurwa, chodź. Nawet, kurwa, jak se pije wodę, nie jest, no, kurwa, w stanie nie dosięgnąłbym akurat stamtąd. Pizda jebana, ty kurwa. Kurwo jebana. Kurwa, zajebie cię, no. Pies jebany. Fajnie tak w kinie być z pierwszej osoby. No dobra, już nie będę tym rzucał, kurwa, możesz się uwalić na pizdę. Na pizdę, to ciebie uwalę szmatą. Szmatą ty jesteś, kurwa. Twoje zachowanie, ale ładnie, sprawnie manipulujesz. Co do tej jego inteligencji, popłacz, chciałem się powiedzieć, kurwo. A teraz, moi drodzy, Zusie, halo, halo. Halo.
Cześć, wiemy, że chcesz coś przekazać, więc nie wiem teraz, czy do Ferrariego, czy do Bomby, co nam chcesz powiedzieć? Cześć, Ferrari, hej. Siemano, gwiazda. Chciałabym się przywitać ze wszystkimi serdecznie, poprosić o wyciszenie Bomby, jego mikrofonu i mogę zaczynać. Bomba chce przekazać pay-per-view na dom dziecka. Moje pytanie brzmi następująco. Dlaczego nie przekaże tych pieniędzy na leczenie swojej chorej córki? Chora to jesteś ty, dziewczyno, i daj mi spokój. Dobrze, mieliście mu wyciszyć mikrofon. Kolejna sprawa. Czy zadałaś mu pytanie, więc chciał chyba odpowiedzieć? Dobrze, poczekaj, daj mi powiedzieć wszystko. Czemu? Tak jak napisałam w SMS-ie, chciałabym powiedzieć wszystko po kolei, potem on sobie może gadać swoje farmazony. Ty, farmazony to jesteś ty, chora dziewczyno. Przestań jeść amfetaminę, moja droga. Tak, nie ma żadnych współprac. Jeszcze nie wiemy, co ona w ogóle chce powiedzieć. Nie, mnie nie interesuje, jak ona zaczyna jakieś takie chore jazdy od dzieciak. Ty jesteś jakiś chorzy? Rok z tobą kosztował mnie bardzo wiele nerwów. Ciebie kosztował, ty! Dziewczyno, obudź się! Dobrze, cały czas zażywasz narkotyki. Weź, bo zaraz wrzucę w internet, jak się kurotniesz w restauracji szkłem. W Barcelonie, jak nas wyrzucili z restauracji. Dobrze, słuchaj, bo się, weź, dziewczyno, czemu nie masz współprac? Weź, przestań! Czemu kupujesz sobie obserwujących? Dlaczego nie masz? Może pogadamy o tym, jak sobie codziennie wieczorem kupujesz obserwujących, co? Dlatego nie masz... Dlatego nie masz współpracy. Czemu masz tak mało obserwujących z Polski? Kiedy... Więc dajmy tylko powiedzieć, ale nie, to, no bo nie miał być jakichś tematów chorych dzieci, więc ja nie będę tego słuchał. Natomiast Susie, ja nie jestem dźwiękowcem, mogę tylko powiedzieć, że jeżeli Paweł będzie ci przerywał, to też będzie wyciszony, a później będzie mówił o, natomiast... No tak, też... no ja o tym mówię. Mateusz, ja o tym mówię. Wyciszcie go, ja powiem wszystko. On będzie gadał, co mu teraz wpadnie do głowy. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jego kartotekę, za co ma komornika, za co ma teraz... Co ty zaraz bzdury wymyślasz, dziewczyno, weź, wystarczy wejść na znajdźcie.pl i dziewczyno, moja droga, jak chcesz pomagać, ty, dziewczyno, zbratałaś się z byłą prostytutką, która oszukiwała biznesmenów. Grasz w piłkę z jedną dziewczyną, która oszukiwała biznesmenów, ma za to wyrok, więzienia, usypiały biznesmenów na hotelach, ukradły Porsche, S-klasę, złote łańcuchy i z taką dziewczyną teraz ty właśnie bierzesz współpracę. Dziewczyna, która próbuje oszukać mnie na pieniądze, tak. Znaczy, Zusie, wiesz, co, i te wyroki sądowe wyciągnę, bo ty bierzesz udział teraz w oszustwach na biznesmenach usypianych kroplami nasennymi, moja droga. Natomiast Zusie, przepraszam na chwilę, bomba. Wziąłeś sztamę z byłą prostytutką usypiającą biznesmenów na hotelach, która próbuje mnie oszukać na pieniądze i wyłudzić ode mnie pieniądze. Nie, no bo ona reklamuje prostytutkę. Człowieku. Zusie, poczekaj. Chodzi o to, że nie możesz poruszać, prosimy o to, tematów dziecka, ponieważ no wiesz, jak to wygląda źle bardzo, jeżeli mówimy o dzieciach. Jeżeli masz coś do powiedzenia Bombie, to mów śmiało, tylko prosimy bez tego tematu. Ja widziałam córkę Bomby więcej razy, niż on ją... Co ty za bzdury wymyślasz? Z moją córką ostatnio byłem, więc weź przestań wymyślać bzdury, bo to dziecko to ogląda. I przez to dowiedziało się, kim jest jej matka. Debilko, chora. Idiotko. I teraz ta córka dowiedziała się, kim jest jej matka, ty chora krytynko. Idź się leci. To, że twój tata cię nie kochał. Twój tata jest Alfonsem. Twój tata jest Alfonsem. No tak. I twój tata czerpie korzyści z nierządu. I teraz ty przez to masz zniszczoną psychikę i takie akcje odstawiasz. I teraz dziewczynce biednej oraz głowę. Weź, bo masz sama zora. No ona jest chora. Czy mogę was prosić, żebyście porozmawiali na tematy pozarodzinne, żebyście nie czepiali ojców, dzieci? Ale ona nie ma nic innego jak bzdury do powiedzenia. Teraz w zeszłym miesiącu zeznawać na rozprawie o podwyższenie alimentów na prośbę matki dziecka Bomby. Byłam w sądzie, co zeznawać na rozprawie. Rozprawa się nie odbyła, jest przeniesiona na grudzień. Tak. W 2018 roku miał bransoletę na nodze. Ale moja droga, nie z matką dziecka, tylko z byłą prostytutką oszukującą biznesmenów, usypiały biznesmenów razem ze swoją przyjaciółką, moja droga. Bardzo głośna afera w Gdańsku. I tak samo właśnie teraz ja myślę, że to może ona była z twoim tatą, może twój tata, bo tam był jakiś gościu, który to ogarniał, to może był twój tata. Wiesz? Bomba, bo w ten sposób nikt nie rozumie ani ciebie, ani jej. Ale w niej nikt nie ma rozumieć. Stary. Ale ty zagłuszasz ją specjalnie? No, nie zagłuszam ją specjalnie. Dobrze, Zusie, możesz powiedzieć cokolwiek, co nie jest wspólnego z córką Bomby, bo w inny sposób nie będziemy mogli tej rozmowy... Niech córka się dowie, kim jest jej mama. Gratuluję. I skrzywdzona dziewczyna Zusie przez swojego tatę, teraz kurwa ora dziecku głowę. No stary, weź ty. Co wy teraz dzieciom robicie? Co wy teraz dziecku robicie? No a kto to robi? Ale ja nie wiem, co powiedzieć, to po pierwsze. Że
nie dobrze, stop, Zusie, czy możemy rozmawiać o czymś innym? To jest jedyny temat, który chcesz poruszyć. Poczekaj, poczekaj, bomba. Poczekaj. Na pierwszych rundkach mogę porozmawiać z Zusie? Na pierwszych rundkach starczy. Dobrze, teraz proszę poczekaj. Zusie, czy możesz powiedzieć o czymkolwiek innym? Daj mi powiedzieć, to jest na prośbę. Ale ty chcesz nic nie powiedzieć, tam weź tabletkę za żebyście nie rozmawiali. Bomba, bo nie da się prowadzić programu, inaczej cię on wyłączą. Się teraz popłacę, no to nie, ja się popłaczę. Dziecko na pewno będzie płakać przez ciebie, chora, tak jak ty płaczesz. Dobrze. Pamiętasz, jak opowiadałeś, jak płakałaś w oknie, że tata nie przychodzi. I teraz tak samo przez ciebie chore dziecko będzie robić. Tak? Chore jesteś. Moja droga, to ty masz problem ze swoim tatą. Słuchajcie, dostałem informację, że telefon będzie skancelowany za chwilę, jeżeli nie przestacie rozmawiać o swoich rodzinach. Zusie, czy chcesz powiedzieć coś oprócz tego jednego tematu? Tak, oczywiście. Jeśli ktoś chce zobaczyć jego kartotekę, to nikt nie chce ciebie oglądać, moja droga, bo tak samo nie masz walki na Prime, bo dobrze, przez tą walkę się uszkodziłaś sobie główkę i twoja walka na Prime się nie odbędzie. Ale i nie ma twojej walki. Ale teraz już nie mówię o twojej córce, więc daj jej coś powiedzieć. Mówi cały czas. Wypujałeś się na moim garbie, a ten garbie, no bo jesteś garbata. Jakim garbie? Nie mam garba. Dziewczyno, dziewczyno. Dobrze, wyłączcie, bo w inny sposób nigdy nie usłyszymy, ja nic nie słyszę, co mi Zusie. Fantastycznych, pięknych, umieśnionych pleckach, o czym ty mówisz. Znajdź księgę.pl. GD1G/0. Co ty, weź sobie, może znaleźć wibratory, kurwa, z szafy z Ferrari. Weź, idź, kurwa, dziewczyno. Po co w ogóle ty, ej, ale ty myślisz, bo nie masz walki na Prime i teraz wydzwaniasz, bo nikt cię nie chce oglądać, czy co? To oni do mnie zadzwonili. Nie, to ty napisałeś do Kaniewskiego. Ty napisałeś do Kaniewskiego, tak samo jak przyjeżdżasz do mnie na plażę. Po co przyjechałeś, jak wstawiłem filmik z dziewczyną, że płyną z... Dobrze, jest zadane pytanie, bomba, stop. Zusie, dlaczego przyjechałaś do bomby na plażę? Gdzie był z jakąś dziewczyną, o co chodzi? Dobrze, a teraz poczekaj. Nie z jakąś dziewczyną, z koleżanką, nie z dziewczyną, z koleżanką. Poczekaj. Z którą się spotykał notorycznie, jak ja w takim związku, to jest raz, a ja byłam tam, bo miałam spotkanie z dietami od rekina. Oni tam w tej knajpie na fali będą mieli swoje stanowisko w następnym roku. Mm-hmm. I on mnie zobaczył, wylał nie nam... Nie zobaczyłem cię, ja tylko ty podeszłaś do mnie, jak leżeliśmy z kolegami. I byli moi koledzy, koleżanka. Ja do mojego stolika. Dziewczyno. Ty byłeś na plaży, ja usiadłam w stoliku. Przyszłaś siedzieć do knajpy, w której ja siedzę. 50 kilometrów, dziewczyno, przyjechałaś. 30 minut po tym, jak wstawiłem relację. To się zaraz bomba wybuchnie. Zaraz bomba wybuchnie. To się tak pieklisz. Moja droga, ja nie wybuchnę. Ty jesteś chora i ludzie usłyszeli, jak właśnie wydzwaniasz tutaj, bo to nie ja do ciebie wydzwaniam. To ty przyjeżdżasz tam, gdzie ja jestem. To ty chcesz kontaktu. Tak, już lecę. Ja jestem akurat w Warszawie, stary. Ja tu tak, przyjechałam. Moja droga, to ty. A poza tym tak samo to ty udawałaś frejerski związek, kurwa, żeby robić mi na złość. Moja droga, to ty cały czas robisz jakieś krzywe akcje. Ty mi drink dajesz, ale ja nie mam 17 lat i się nie dam na to złapać. I dalej teraz siedzisz, zobacz, jest 22, nie masz nikogo, żeby sobie posiedzieć nawet, żeby, bo nikt nie chce z tobą poleżeć, bo jesteś wariatką i wieczór spędzasz na dzwonieniu do swojego byłego chłopaka. Moi drodzy, dostałem informację nas, przepraszam cię Zusie na chwilę, dostałem informację schowkę, że musimy kończyć telefon, bo jest cała kolejka jeszcze telefonów, a już jest późna godzina, powinniśmy to ukończyć. Ostatnie zdanie Zusie. Komu kibicujesz w tym starciu, choć chyba pytanie jest oczywiste. Oczywiście, że Team Ferrari. Ja zawsze w szacunku, panowie, to nie są ćwiczenia, nie wiem, Amadeusz, kurwa. No kurwa, pewnie, że to nie są ćwiczenia. Bez szacunku, kurwa. Zmieciony 15-sekundowcu. 15 sekund, jest połamanym nosem i połamanym odchodołem 3 rundy. Dobranoc. A ty spadłeś jak tawtak, gdyż nie na łyżbach najebany jeździł. Weź tabletki i spać, dobranoc. Dobrze, bardzo dziękujemy za telefon. To był...